Razbek, to opowiemy sobie o rentowności. Rentowności agencji dzisiaj. Mamy sporo tematów do przegadania, a mamy ten zaszczyt mieć na live osobę, która żyje w agencjach przez lata, z agencjami w agencjach, z zewnątrz agencji, wewnątrz, czyli Magdalena Małek, marketerka od zawsze, która pierwsze swoje kampanie stawiała w wieku nastu lat, dosłownie 18-19, buduje zespoły sprzedażowe, marketingowe, wdraża CRM-y, optymalizuje procesy i generuje milionowe przychody, między innymi dla agencji, z którymi pracowała. Zna ten rynek świetnie. Magda, jesteś, można powiedzieć, że jedną z bardzo unikatowych ekspertek na rynku, gdzie to zwykle agencje są tym wsparciem dla firm, a ty jesteś wsparciem dla agencji, więc to jest super unikatowy case. Pracowałeś z ponad 40 takich agentur w Polsce, więc super, że będziemy mogli o tym pogadać, bo to będzie bardzo szerokie doświadczenie i szerokie spojrzenie. Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja mam takie dwa disclaimery na początek. Ja totalnie szanuję ludzi, którzy przychodzą z agendą na spotkanie, i ja też taką agendę mam. Agenda zawiera dwa punkty. Najpierw powiemy sobie o tym, skąd wziąć pieniądze, żeby ta rentowność mogła być zrobiona, a potem zajmiemy się tym, jak zaoszczędzić pieniądze, żeby tej rentowności nie zarżnąć. Więc tak, agenda taka jest. Jeżeli chodzi o czas webinaru, to jest generalnie tak, że jak ja się rozkręcę, to mój ostatni rekord to jest 3,40 ciągiem, więc nie miałabym sumienia trzymać was wszystkich tutaj tak długo. No ale zobaczymy. Taki główny plan jest przewidziany, tak jak Mateusz mówił, na około godzinę. Ale jeżeli będziecie się rozkręcać, to my mamy dzisiaj dla was całkiem sporo czasu przewidzianego. Słowem wstępu, bardzo mi miło wszystkich was zobaczyć. Nie spodziewałam się, że aż tyle osób będzie zainteresowanych tak w sumie niszowym tematem, bo pomimo, że agencji mamy kilka tysięcy na rynku zarejestrowanych w CEIDG, no to jednak na przestrzeni pozostałych organizacji jest tego całkiem sporo. No i teraz kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to totalnie jest mi miło, bo wśród osób, które się pojawiają na czacie, są nasi klienci. I to trochę świadczy o człowieku, że nawet jeżeli ci ludzie słyszą ciebie kilka razy w tygodniu, widzą się z tobą kilka razy w miesiącu, to potem i tak mają ochotę przyjść, pokibicować ci i posłuchać, bo może jeszcze czegoś nowego się dowiedzą. Także, moi drodzy, dzień dobry, cześć Oliwia, no cóż, liczę, że będzie fajnie. No, kibicowanie to jedno, ale też to jest bardzo fajny case, bo spotkaliśmy się tu w takim bardzo, nazwijmy to, hermetycznym gronie właśnie ludzi z agencji, więc może być tak, że nie tylko będą kibicami, ale także będziecie aktywnymi uczestnikami naszej dyskusji. Nieraz na czacie mieliśmy tutaj takie wymiany zdań między różnymi firmami, więc tu może być podobnie, że jedna agencja będzie miała takie spojrzenie, druga takie, inne doświadczenia, więc to może być w ogóle super wymiana informacji w bardzo właśnie takim hermetycznym, specyficznym gronie, które my bardzo dobrze w Casbec znamy, bo z wieloma agenturami i pracujemy dziś, i pracowaliśmy historycznie przez ponad 5 lat, więc trochę tego było, więc jest o czym mówić. Jest o czym mówić. Magda, płynnie przejdźmy sobie do tematu z intra. Wydaje mi się, też znając trochę ten biznes od zaplecza, że największym kosztem agencji są zwykle ludzie. No, jeżeli myślimy o rentowności agencji, to pewnie w pierwszym momencie wszystkim founderom i CEO przychodzą na myśl właśnie zespoły, które są, no, powiedzmy sobie szczerze, z roku na rok coraz bardziej kosztowne. Skąd ja, jako founder takiej agentury, założyciel czy jakiś CFO, będę wiedział, że mam optymalnie duży zespół, że mam tyle ludzi dokładnie, ile projektów, czy tyle ludzi, ile realnych potrzeb projektowych, kiedy powinienem zatrudniać więcej, kiedy zwalniać, jak sobie z tym poradzić, żeby maksymalnie skutecznie tą rentowność ludzką wyliczyć? Generalnie to jest tak, że dzisiaj prawdopodobnie moim ulubionym cytatem będzie, że to zależy, i odpowiem ci jak rasowy konsultant, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Zasadniczo jest tak, że czy masz wystarczająco dużo ludzi do tego, żeby ci się spinała firma, zależy od tego, czy twoje przychody versus twoje wydatki, podatki i tak dalej spinają się do pewnej marżowości. I teraz każdy z was, kto ma do tego podgląd i jest na tym webinarze, może sobie ocenić, jaka marżowość jest dla niego optymalna. Ja wam rzucę tak naprawdę trzy takie przedziały marżowości, z którymi pracuję najczęściej, bo one się powtarzają w organizacjach w zależności od kilku istotnych elementów. I od wielkości firmy, i od tego, skąd pozyskują lidy, jaki segment rynku obsługują i tak dalej. I agencje w Polsce dzielimy na trzy zasadnicze grupy. Są to agencje niskomarżowe, które mają pomiędzy 1 a 8% rentowności w skali miesięcznej.
miesiąca, czyli gdzieś po prostu te 8% przychody przewyższają wydatki i balansujemy na skraju rentowności. Często są to organizacje, które dopiero co rozpoczęły albo pracują w bardzo niewielkich zespołach projektowych, czyli mamy po prostu grono osób, które pracuje na przychody versus wydatki na nasze wypłaty i są takim teamem, który nazwał się agencją i realizuje, i to też jest spoko, to też jest jakiś pomysł na zarabianie. A później tak na dobrą sprawę masz przestrzeń, gdzie są organizacje na przychodzie, na poziomie rentowności między te 10 a 20% i to są zazwyczaj te organizacje, które już mają trochę osób na etacie lub na B2B, czyli na takim już pełnym kontrakcie na wyłączność. Są to firmy, które mają już w miarę ustabilizowany lejek nowych projektów, ale jednocześnie są jedną z większych przestrzeni do skalowania, bo tutaj można najwięcej tego przychodu, najwięcej tej marży wycisnąć właśnie rzeczami, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli podnieść tą rentowność. No i ostatnie dwie grupy, bo miało być trzy, ale ta ostatnia też się dzieli na takie dwie podgrupy, to są organizacje, które utrzymują rentowność powyżej 20%. I fakt jest taki, że jeżeli weźmiemy ostatnie 40 projektów, z którymi pracowałam i kolejne 40, które znam na poziomie badań prowadzonych do bieżących projektów, to taka zdrowa rentowność powinna się zaczynać pomiędzy 30 a 50%. Czyli to z naszego przychodu powinno nam tyle zostawać na koniec dnia, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy organizacją, która ma optymalną marżowość. I teraz ostatnia rzecz. Jak sobie wyobrażacie, na pewno są organizacje, które mają więcej niż te 50% przychodu, tego zysku na koniec dnia. I teraz to nie są tak bardzo takie unikorny, że nie da się tego spotkać na rynku. W sensie da się zrobić, mówię raczej o obiedzie bez podatków, bo tutaj podatki już bardziej zależą, odpowiadając na pytanie, zależą od tego, kto ma jaką formę i tak dalej, raczej na takim podstawowym poziomie przychody versus wydatki bez opodatkowania. A więc generalnie, jeżeli mówimy o tym, o tej strukturze organizacji, to jest bardzo dużo firm, które osiągają też na polskim rynku powyżej 50% marży, powyżej 50% tej rentowności. I też o rozwiązaniach, które tam mamy w tych projektach, będziemy dzisiaj rozmawiali. Pewnie. Mnie zaskoczyłaś tą wartością, przyznaję. Te 10-20% to była ta sfera, którą dobrze znałem, ale nie spodziewałem się, że są agencje na polskim podwórku, które są w stanie wycisnąć nawet 50% rentowności. Domyślam się, że ta droga od tej pierwszej grupy, którą opisali do tej ostatniej, jest dosyć poważnym szlakiem, więc mega jestem ciekaw, o czym będziemy mówić dalej. Fakt jest taki, że ja nie chcę, żeby to był webinar sprzedażowy, ale najczęstszym w ogóle takim przypadkiem, który przez ostatnie 2 lata miałam do czynienia w Kazbek, to są właśnie przeskoki o jeden poziom, czyli bardzo dużo organizacji, które przychodzi na skraj 10%, 5% rentowności i przechodzą na ten pułap 20-50 i bardzo dużo takich organizacji, które przychodziły właśnie z poziomu 15-20% i udawało się z tego wyciągnąć drugie tyle, właśnie poprzez procedury. I odpowiadając do pytania ciutkę sarkastycznego, nie, to nie są agencje, które mają premium usługi robione stażystami. Są to raczej organizacje, które mają bardzo mocno zdywersyfikowany podział obowiązków i portfolio usług. Czyli tam, gdzie jesteś w stanie jednego klienta opleść bardzo wieloma usługami, bardzo wieloma elementami wsparcia, od konsultacji, od adsów, od kontentu, od realizacji zadań około marketingowych i nie z marketingu klasycznego, tam tak naprawdę ta rentowność rośnie, bo dzisiaj bardzo często na rynku agencyjnym jest tak, że robimy ten podstawowy zestaw, nie? Czyli adsy, jakiś content, a te wszystkie elementy związane z newsletterami, z obsługą webinarów, z obsługą materiałów drukowanych, z obsługą w ogóle tego contentu, który trzeba realizować wewnątrz organizacji, jest niewykorzystany. Ergo ci ludzie w firmach bardzo mocno produkują treści na własną rękę albo zlecają to do firm innych wykonawców, a najczęściej my mamy te kompetencje, dlatego bardzo istotne jest to, żeby zacząć w ogóle od pierwszego punktu z naszej dzisiejszej agendy, czyli od upsellingu. Tak, to na pewno. Właśnie bardzo często jest tak, że agentury nie do końca potrafią nazywać to, co robią w środku, nazywają to jakimś szerokim workiem, a tak naprawdę umieją robić te wszystkie rzeczy i je często można fajnie wymarżować, bo niewiele osób mówi o tym, że to umie i niewiele osób świadomie to sprzedaje czy dosprzedaje, jak mówimy, upsellingu, a na tym można sobie zbudować fajną pozycję, więc
Okej, okay, tutaj jest taką żartobliwą radę na czacie, żeby być może zwolnić ten cały kapitał ludzki i wtedy mieć natychmiastowe oszczędności. Do tego nie zachęcamy, no ale jednak tych wszystkich ludzi trzeba jakoś wykarmić. Wspomniałem się o upsellingu, więc to może będzie jakiś kierunek, bo zastanawiam się właśnie w ogóle, skąd brać te pieniądze w agencji. Wiesz co, są tak naprawdę trzy obszary, które wymagają zaopiekowania w każdej organizacji. Nie? Przede wszystkim mamy kwestie związane z zasobami wewnętrznymi i one się dzielą na upselling i harvesting, które będziemy dzisiaj omawiali, i kwestie związane z zasobami zewnętrznymi, czyli z pozyskiwaniem leadów, marketingiem i outboundem. To są takie trzy rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, no bo jeżeli chcemy mieć rentowną organizację, no to musimy pozyskiwać nowe projekty. A jeżeli chcemy pozyskiwać nowe projekty, musimy mieć na to lidy, ergo musimy mieć dobry dział sprzedaży, który i będzie sobie samodzielnie te lidy pozyskiwał i będzie też miał możliwości potem domykania wszystkiego innego, co nam przyszło. Ale większość ludzi, która tutaj przyszła, to było nie było przychodzi właśnie po to, żeby poszukać rozwiązań, które mogą wdrożyć od ręki. Więc zacznijmy może właśnie od tego, co jest najniżej wiszącym owocem we wszystkich projektach, które trafiły mi się w ciągu ostatnich 3 lat pracy przy agencjach. To jest, uwaga, właśnie upselling, który dzisiaj się pojawił. No i teraz tak, na potrzeby tego webinaru prowadzimy sobie pewien skrót myślowy, no bo mamy upselling, cross-selling, mamy dosprzedaż sztukową, bardzo dużo pojęć, które zasadniczo znaczą co innego, trochę się różnią, ale łączy je jedna rzecz, czyli dosprzedajemy coś dodatkowego do naszego klienta. A czy będzie to upselling w postaci większej ilości sztuk danego projektu, czy to będzie cross-selling w zasadzie, mówiąc o elementach kompleksowych do naszej usługi? To tak naprawdę dzisiaj będziemy się posługiwali skrótem upsellowym, żeby było nam, a przynajmniej mi, ciutkę wygodniej. Moi drodzy, jak siedzicie tutaj jak jeden mąż, zastanówcie się, kto w waszej firmie odpowiada za upselling. Bo to jest pytanie, które się pojawia najczęściej. I najczęściej jest tak, że właśnie mają zagwozdkę prowadzący organizację, żeby powiedzieć, czy upselling jest obowiązkiem projekt menedżera, czy jest obowiązkiem sprzedawcy, czy jest obowiązkiem osoby, która jest osobą kontaktową w projekcie, czy może jest osoba specjalna zatrudniona do tego, żeby ten upselling obsługiwać. A może jest właśnie tak, jak w większości organizacji, czyli nie ma wyznaczonej jednej osoby do realizacji tego zadania. A bez względu na to, kto by to mógł być, to musi to być jasno powiedziane. Bo tak jakby podejrzewasz, Mateusz, jakie jest pierwsza odpowiedź osoby, która miałaby się tym zająć. Moje stanowisko pracy, w nawiasie, jest to inna osoba niż handlowiec, nie ma w obowiązku sprzedawania, upselling to jest sprzedaż, więc nie muszę tego robić. Więc jeżeli nie macie kart stanowiskowych, co zachęcam bardzo mocno, żeby mieć taki dokument. To jeżeli nie macie kart stanowiskowych, w których byłoby jasno zapisane, że każda osoba odpowiada za sprzedaż, za odpowiadanie osobom tutaj na najważniejsze potrzeby klientów, to może się okazać właśnie, że tym upsellingiem tak naprawdę nikt się nie opiekuje, nie? Czyli account managerowie mówią, że no oni by woleli, żeby handlowcy domykali tą sprzedaż, bo oni nie mają czasu na umowę. Handlowcy powiedzą, że przecież oni nie są na bieżąco w projekcie, więc nie wiedzą, czy ci klienci są tutaj związani z obecnymi usługami, czy możemy im coś zaproponować. Osoby od realizacji mogą mieć pewien awers do sprzedaży, nie mieć kompetencji i tak dalej. Więc tak jakby było nie było, te obowiązki muszą być jasno przydzielone do konkretnej osoby. No i teraz tak. Jak już chcemy przydzielić sobie obowiązki w obszarze upsellingu, to trzeba byłoby doprecyzować, co to są za obowiązki i kiedy upsellujemy danego klienta. No bo upsellingiem będzie każda sytuacja, w której to klient przychodzi do nas, nie? I zazwyczaj tak się odbywa, nie? Czyli mamy spotkanie, mamy podsumowanie jakiegoś raportu, jakiegoś kwartału, i klient mówi: A wiecie co, bo mamy więcej kasy na budżet, moglibyśmy coś zrobić. Albo: A wiecie, bo my byśmy potrzebowali X, Y, Z. I to jest taki bardzo miły strzał upsellingowy, kiedy to klient do nas przychodzi. Natomiast jedną z rzeczy, która najczęściej kuleje w organizacjach, jest to, że my nie wracamy sukcesywnie do klientów, nie wracamy sukcesywnie do tego, żeby samemu im proponować, no bo się boimy, że klient nie kupi. Albo wychodzimy z założenia, że no w sumie jak raz nie kupił i mu zaproponowałem zwiększenie usługi, no to nie ma co mu proponować, bo ten klient na pewno nie kupuje. A rzecz, która jest bardzo istotna, to to, żeby te działania upsellingowe, kiedy już ustalimy w firmie, kto się ma tym zajmować,
prowadzić jako regularną i cykliczną rzecz i nie zniechęcać się po pierwszym razie. Bo upselling, tak jak to, o czym, z punktu którego wyszliśmy, mówi o tym, że mamy temu klientowi dosprzedać więcej i na nim zarobić, to jest jeszcze jedna rzecz, która może nam pomóc w utrzymaniu rentowności, to jest niski churn, czyli niski odpływ klientów płacących nam regularnie. A upselling, spoiler alert, jest jednym z głównych elementów antyczernowych, czyli tak długo jak upsellujemy klienta, tak długo jak wracamy do niego z nowymi propozycjami i się rozwijamy wspólnie z klientem, tak długo ten klient będzie miał mniej pomysłów na to, żeby szukać zaopiekowania gdziekolwiek indziej, co też ma realny wpływ na marżowość. Tak, to 100%. I tą regularnym upsellingiem innowacyjnych rzeczy, nawet takich, które nie do końca nawet wejdą jako sprzedana rzecz, ale bardziej traktować ten upselling często też inspiracyjnie, może sprawić, że podsuwasz cały czas klientowi nowe rzeczy, które umie agentura albo które właśnie chce przetestować, czy umie, czy nie. Przykładowo do content marketingu świetnie będzie być może prowadziło prowadzenie społeczności na Discordzie, cokolwiek innego. Czyli do sprzedawania dodatkowych rzeczy, które być może nawet się nie zamkną, ale być może sprawią, że samo zamówienie tego, to bazowe będzie wyższe, albo właśnie potrenujemy sobie na kliencie zupełnie nową rzecz. Więc na upselling to, o czym opowiada, brzmi naprawdę mocno. Unikałam, nie? W sensie unikałabym tego typu rad, potrenujmy nową rzecz na kliencie, nie? W sensie jakby co, to ja się pod tym nie podpisuję. A z nami pracują tylko agencje, które nie robią takich numerów, ale story, które jest dosyć istotne w tym, jest o tym, że jest jedna nieoczywista rzecz, którą wymusi na tobie chęć wprowadzenia procesu upsellingu i zarabiania na nim. Kontraktowanie celów z klientami. No bo jeżeli, uwaga, znowu bardzo duży odsetek firm, które przychodzą po pomoc, nie ma ustalonych celów z klientami. Oczywiście klient przychodzi do nas z tym, że chce mieć cel, aby z tym klientem dojść do ROI X, albo chce zarabiać dla niego Y, chce mieć zwrot inwestycji. Natomiast to nie zawsze są cele w ogóle projektowe, czyli to nie zawsze są elementy, które mówią o tym, co uznamy za wygryw w danym projekcie, albo do jakiego punktu zmierzamy, albo jakie w ogóle cele są poboczne, które są nam potrzebne do zdrowej organizacji, ergo klienta naszej agencji, więc jeżeli chcesz prowadzić proces upsellingowy, masz kilka korzyści, które idą ci z jednego punktu, to jest kwestia związana z antyczernem, to jest kwestia związana z lepszym zagospodarowaniem projektu, z odświeżaniem go, z wzbudzaniem zainteresowania ze strony klienta i z ustalaniem celów, które znowu wiążą relacje i wiążą klienta z marką, no i ergo przyjemny dodatek w postaci dodatkowego przychodu, który nie generuje nam kosztów, bo on nam nie generuje kosztów w postaci pozyskania nowego lida, czy kosztu nie podnosi nam kosztu pozyskania lida, a wręcz go obniża. 100%. Czy do tego upsellingu w takim razie dokładasz też harvesting? No, harvesting jest tak naprawdę taką dosyć unikatową rzeczą dla mnie, bo ja dopiero niedawno się dowiedziałam, że harvesting to jest coś, co ja przyniosłam do Casbeck i tutaj każdy nazywał to inaczej. Jest coś takiego, że mamy lidy, które są opuszczone w sprzedaży, to znaczy dział sprzedaży dostał pewną pulę lidów, klient tego nie kupił i na Raelo 3.2.0, nie? Tyle widzieliśmy kontaktu z tymi lidami. Natomiast harvestingiem ja określam te wszystkie działania, które są związane z powracaniem do klientów i do prospektów, których mamy w bazie. Bo zazwyczaj właśnie jest tak, że po tym etapie, kiedy mamy pierwszą próbę sprzedażową, większość organizacji olewa tego klienta i już do niego nigdy nie wraca. Ale jeszcze na chwilę zostając w temacie marżowości i w temacie upsellingu, to tutaj Bartosz pytał, czy liczymy marżowość przed czy po wynagrodzeniu właściciela. I to jest w ogóle fajny wątek taki na Inside Story, bo personalnie uważam, że koszty związane z wynagrodzeniem właściciela powinny być częścią składową kosztów stałych, bo nikt nie prowadzi firmy dla sportu, każdy prowadzi firmę, żeby zarabiać. A jeżeli mamy organizację, w której nie jesteśmy w stanie wstawić kosztów właściciela jako zysku, który chcielibyśmy osiągać w organizacji jako element kosztów, to tak naprawdę my nie jesteśmy rentowni, my gramy trochę w hazard z byciem bankrutem. Więc tak, koszty właściciela, licząc tą jedyną słuszną marżowość organizacji, muszą być dodane. Co więcej, nie tylko koszty wynagrodzenia właściciela, ale też pewien procent przychodu, który jako koszt stały każdego miesiąca odkładamy na poduszkę finansową.
To jest w sensie jednym z pierwszych rzeczy, które mam, kiedy rozpoczynam projekt kazbegowy. To jest moje pytanie, ile wynosi Twoja poduszka finansowa? I są dwa typy odpowiedzi. No nie wynosi, bo jej nie robimy. I wtedy wprowadzamy procedury odkładania tego na bieżąco. I są tacy, którzy mówią, tak, moja poduszka wynosi X, i wtedy wprowadzamy procedury, które mają zwiększać ją w jeszcze szybszym czasie. Ewentualnie odsyłam wtedy do innych kasbegów, żeby taką poduszkę móc reinwestować, odkładać i tak dalej, żeby tutaj lepiej tymi środkami zarządzać. Natomiast tak, i poduszka, i tak wynagrodzenie właściciela powinno być ujmowane do kosztów marżowości, bo mówimy o marżowości biznesu, a nie marżowości firmy. Chyba że założeniem właściciela jest wyciągać wszystkie zyski z danej organizacji do własnej kieszeni bez względu na stan życia i organizacji, to wtedy jestem lekko przekonana, że moglibyśmy się nie dogadać w codziennym życiu. No i jeszcze tutaj w temacie, jak procedura handlowca do harvestingu, będziemy do tego wracali za chwilkę, więc o tym też opowiem. No dobra, Mateusz, gdzie my utknęliśmy? Gdzieś pomiędzy jednym a drugim tematem. Tak, faktycznie jak tak opowiadać o tej poduszce finansowej i patrząc na to, jak wiele nóg na polskim rynku się podwinęło przez te ostatnie lata, to boję się, że ten pierwszy scenariusz w wielu agencjach jest dosyć popularny niestety, więc fajnie, że masz też takie gotowe procesy na wdrażanie budowania tej poduszki w agenturze, żeby mieć spokojną głowę. Bardzo też ciekawym pytaniem jest to o wycenę, w ogóle o kwestię wyceny, więc wrócimy sobie do tego mocniej na koniec, bo myślę, że to jest w ogóle szerszy temat, więc jeszcze tylko przypomnę dla pewności, że jeżeli macie jakieś pytania, to dorzucajcie na czacie, czy w formie pytania odpowiedzi na wszystkie sobie odpowiem w trakcie, a jeżeli coś fajnie nam pasuje teraz idealnie do kontekstu, to od razu będziemy dorzucać do worka. Tutaj jeszcze użytkownik nas pyta, czy leasing Porsche też właściciela wliczamy do tej puli. Jeżeli jest to faktycznie koszt, który sprawia, że ten właściciel dobrze się czuje i jest w stanie efektywnie pracować tylko dzięki temu Porsche, to myślę, że jak najbardziej powinno się znaleźć w tej marżowości. Powiem tak, ja bym to doliczała do budżetu wellbeingowego całej organizacji albo do budżetu marketingowego, zakładając, że właściciel jeździ do klientów się z nimi poznać i coś mu sprzedać. Ale to przechodzimy płynnie do prezesów sprzedających, a to jest temat, którego wolałabym się unikać. Ja jeszcze mam tylko jedną prośbę, bo ja kocham komentarze, które są śmieszkowe w ramach dzisiejszego webinaru, ale ja mam tendencję do tego, żeby odpływać w takie historie, więc jak będziecie mnie podpuszczać, obiecuję, będziemy siedzieli do 18. No, więc każdy żarcik to dygresja, więc moi drodzy, wtedy 4 godzinki na pewno przebijemy, ale płyńmy sobie dalej. Czy płyniemy w stronę harvestingu, czy płyniemy w stronę właśnie ustabilizowania tych nowych lidów, czyli idziemy w starocie, czy idziemy już w nowości? Wiesz co, tak naprawdę to zależy od tego, na jakim etapie życia jest organizacja. No bo znowu, agencje dzielą się na trzy fazy. Jest to faza dorastająca, w której nie mamy rozpoznawalności na rynku i musimy zrobić szybko bardzo dużo interakcji z rynkiem, żeby ta rozpoznawalność się pojawiła, żeby klienci zaczęli do nas sami lidować, przychodzić przez polecenia, rozpoznawać markę, właściciela, handlowca i przychodzić do nas. To jest ten wczesny etap. Potem mamy coś takiego pośrodku, czyli mamy już kampanie marketingowe, mamy już organizacje, które są związane znaczy mamy zorganizowane kampanie reklamowe związane z bezpośrednim pozyskiwaniem leadów, mamy pewien poziom dywersyfikacji w źródłach naszych leadów i mamy ten trzeci etap już takiej bezpiecznej organizacji, w której liczba powracających leadów organicznych jest większa niż 30% całkowitej liczby leadów w ogóle w organizacji. Dla mnie to jest taki bardzo mierzalny, powtarzalny punkt w życiu agencji, że jeżeli liczba tych leadów powracających samoczynnie przekracza 30%, to okej, chyba zrobiliśmy dobrą robotę i jesteśmy rozpoznawalni na rynku. I dlaczego mówię o 30%, a nie o 30 sztukach? Bo to będzie ściśle związane z tym, ile mamy projektów, ile mamy osób w zespole i na jakiej skali działamy. Więc tak jakby kolejno. Jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, no to tutaj musimy się skupić na górze lejka, na działaniach outboundowych, na pozyskiwaniu leadów każdymi możliwymi drogami. Tu jeszcze nie będziemy mieli działań harvestingowych. Harvesting się zaczyna dopiero od tego środkowego etapu organizacji, czyli wtedy, kiedy już udało nam się pozyskać trochę leadów, ale one zostały przepalone. No i potem będziemy go w trzecim etapie też kontynuować. To, co jest dosyć istotne, to to, że ten harvesting będzie miał Twój udział w czasie pracy handlowca,
różny procentowo w zależności od tego, czy jesteś na drugim czy na trzecim etapie. Bo jeżeli jesteś na drugim etapie rozwoju leadowego w organizacji, no to będziesz miał bardzo dużo pracy harvestingowej, żeby maksymalnie z każdego leada coś wyciągnąć. Ale jeżeli jesteś już na etapie trzecim organizacji, to ty nie harwestujesz wszystkich jak leci, nie? To już nie jest tak, że każdy klient, który nie kupił, jest dla ciebie leadem na wagę złota. Tutaj wtedy już wprowadzasz dodatkowe kwantyfikatory kwalifikacji dla tych leadów harwestowych, żeby po pierwsze nie zanudzić ludzi swoją obecnością, po drugie odzywać się zwrotnie tylko do tych klientów premium, których chcemy mieć z racji budżetu, zakresu usług czy jakiejkolwiek takiej premiowości tego, co my możemy sobie organizować. Pewnie też jest tak, że ta ilość właśnie tych leadów i ten etap, o którym mówisz, no ma też ogromny wpływ na rentowność, bo jest tak, że w pewnym momencie jesteśmy zalewani nowym biznesem i wtedy rentowność spada, bo ludzie z projektów przechodzą do sprzedaży i walczą tam o każdego leada. Potem zaczyna to czernować. Nie mamy za to świeżych tematów, bo jest jakiś gorszy okres wakacyjny, jakikolwiek. Czy jest w ogóle jakiś złoty sposób, złoty środek, żeby ten pipeline leadów ustabilizować w jakiejś formie, żebym ja czuł, że przez cały rok mam regularny dopływ nowego biznesu i jednocześnie mam też czas, żeby zaopiekować się chociażby takimi historycznymi leadami, które nie weszły. I tak, jest złote rozwiązanie i to jest rzecz, która absolutnie nie spodoba się nikomu z X osób obecnych na webinarze. Możesz mi w sumie, Mateusz, powiedzieć, ile osób jest z nami, to jest fajna wiadomość. Ta wiadomość, którą mam dla Was, to skrupulatność i systematyczność. W sensie to jest jedyne rozwiązanie, które pozwoli Wam mieć kontrolę nad lejkiem, bo bardzo często jest tak, że my prowadzimy popcornowe działania sprzedażowe, czyli widzimy, że nam się lejek zaczyna palić, widzimy, że nam klienci z etapu oferta trochę nie konwertują i mamy za mało umów. Widzimy, że nie nadchodzą nowi klienci z kampanii leadowych, bo na przykład kampania się wysyciła, marketing czy po prostu osoba odpowiadająca za tą kampanię jeszcze nie nadążyła dosypać nowego. Na horyzoncie są wakacje. Co się wtedy dzieje? Wtedy zaczyna się gorączkowa, popcornowa sprzedaż. Uderzam tu, doharwestuję, tutaj staram się apelować klienta, robię wszystkie możliwe działania, które mi przyjdą do głowy. Ergo, jestem zdezorientowany jako handlowiec, mam rozproszenie leadów na bardzo wczesnym etapie, bo do nich dopiero wracam. Nie jestem w stanie zaplanować swojej sprzedaży, no bo nie wiem, co mi się z tego urodzi, bo żadne miary poziomu konwersji, czy tego, na jakim jest etapie dany lead, czy na jaki jest długość łańcucha decyzyjnego, nie mają tutaj znaczenia, bo zaczynam robić rzeczy po prostu wyłamujące się z reguł. Ergo, jeżeli palić się koło nosa, to znaczy, że po prostu ostatni miesiąc źle wykonywałeś swoją pracę. Żeby wykonać ją dobrze, to harvesting, outbound i inbound powinny być podzielone wprost proporcjonalnie do tego, ile masz inboundu. Uwaga. Jeżeli twój inbound, teraz sobie zajmiemy się taką agencją, która ma 100 leadów inboundowych dziennie, tylko, znaczy dziennie, miesięcznie, tylko po to, żeby było mi łatwo to policzyć sobie w pamięci. Wszystkie inne rzeczy powinny być robione względnie proporcjonalnie, jeżeli chcielibyście to sprawdzić dla siebie. Czyli jeżeli mamy miesięcznie 100 leadów inboundowych i musimy zrobić bardzo dużo sprzedaży, to przynajmniej połowa z tego powinna być w twoim procesie harvestingowym. Czyli przynajmniej połowa dodatkowych 50 leadów powinna w lejku cały czas rotować. To nie znaczy, że co miesiąc masz mieć 50 nowych kontaktów harvestingowych, które musisz odgrzać. To jest tak, że te kontakty harvestingowe, te kontakty powracające, one bardzo długi łańcuch decyzyjny mają. Zazwyczaj ja się spotykam z agencjami, których średni czas domknięć jest pomiędzy 2 tygodnie a miesiąc dla agencji PPC. Dla agencji SEO to jest między 2 tygodnie a 1,5 miesiąca. No i dla agencji 360, które mają dużo różnych usług, to jest pomiędzy 3 tygodnie a około 1,5 miesiąca. Też ten taki podstawowy łańcuch tego, ile powinno czasu trwać sprzedaż do organizacji. Wyjątkiem są agencje, które pracują z korporacjami, w przetargach i na projektach bardziej, uciekło mi słowo, wizualnych, identyfikacyjnych. Tamten łańcuch jest dużo dłuższy ze względu na procesy konkursowe, dokumentacje i tak dalej. Ale jak mówimy o takiej standardowej agencji, ergo content, strony i adsy, no to gdzieś mówimy między 2 tygodnie do 3, to jest super, 2 tygodnie do miesiąca to jest tak średnio i 2 tygodnie do 1,5 miesiąca to jest tak. No już przydałoby się Wam wpaść do nas na konsultacje. No i jeżeli mówimy o takim lejku i mamy 100 leadów przychodzących w tym etapie, 50 leadów powinno rotować nam w lejku harvestingowym, czyli połowa z tego.
I 25% z tego powinno nam przychodzić z outboundu, natomiast 25% nowych leadów outboundowych powinno być cały czas regularnie, co miesiąc nowych. Czyli tak jak harvesting, raczej tutaj toczących się miesięcy, raczej tutaj te statystyki są na poziomie projektów, które prowadzę regularnie i które prowadziłam ostatnie 3 lata. Więc generalnie te procenty one najczęściej się powtarzają właśnie w takim układzie. To, co jest dosyć istotne, to to, że je się liczy indywidualnie na podstawie historycznej sprzedaży, a jeżeli mamy zupełnie nową agencję, to na podstawie dostępnego capacity zespołu. No i to było dla tego środkowego etapu, czyli mamy trochę harvestingu, trochę outboundu i całkiem już sporo tego inboundu. Jeżeli mamy organizację, która będzie na tym pierwszym etapie, to na 100 leadów inboundowych, które chcielibyśmy pozyskiwać adsami, wizytówkami, wszystkimi marketingowymi metodami, powinno przychodzić drugie tyle leadów outboundowych, czyli nasi handlowcy nie powinni być farmerami, powinni być hunterami, którzy nie boją się dzwonić, nie boją się cold callować i po prostu cały czas nam naginają tą sprzedaż do granic możliwości. Czyli mamy połowę ruchu przychodzącego i połowę tego, który wypracowujemy sobie samodzielnie. No i na koniec tak naprawdę masz organizację na tym trzecim, najbardziej etapie dojrzałym. Tam wychodzimy, że na 100 leadów inboundowych powinno być 200 leadów z poleceń powracających samodzielnie, około 50, czyli tak jakby połowa z tego leadów outboundowych i około 50 leadów, które są z upsellingu i tutaj z harvestingu. To, co jest istotne, to, że to może się wydawać dosyć skomplikowane, więc możemy tutaj dla uczestników Mateusz dosłać mailowo taką tabelkę, która pokazuje, że w zależności od tego, na jakim etapie jesteście, tyle powinno procentowo wyglądać waszych źródeł. Wtedy łatwiej jest to troszeczkę sobie zobrazować. Zmierzam do tego, że im bardziej jesteśmy ogarniętą i dojrzałą agencją, tym bardziej będziemy mieli spadek tutaj prac po naszej stronie. Ale nigdy zero, a będziemy mieli więcej klientów przychodzących. To, co jest jeszcze fajne, to, że zazwyczaj klienci się pytają: no dobra, ale skoro my mamy 100% leadów już tutaj inboundowych i mamy polecenie i tak dalej, to po co nam ten outbound? Pamiętajcie, mam nadzieję, że nie ma tutaj handlowców, którymi się opiekuję na stałe, nie? Ale dobra agencja nigdy nie przestaje outboundować i nawet jeżeli zatrudniacie handlowca, który jest do pracy tylko na inboundzie, tylko na leadach przychodzących, to on musi dla sportu cały czas generować leady przychodzą, znaczy leady pozyskiwane outboundem. To nie jest tak, że bez względu na to, jak żyjemy, to możemy sobie odpuścić outbound z trzech prostych powodów. Po pierwsze, nigdy nie wiesz, jaka będzie sytuacja na rynku i czy twoje kampanie nagle nie zostaną wywalone w kosmos i nie zostaniesz odcięty od swojego regularnego dopływu leadów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiesz, czy grupa klientów, którą będziesz pozyskiwał generalnie kampaniami, nie zacznie się zmieniać. To znaczy, leady z inboundu zaczną być niedopasowane do Twojej organizacji, bo będziesz tak naprawdę miał zmieniające się portfolio klientów, zmieniające się oczekiwania zespołu, a outbound zawsze powinien być nastawiony na grupę klientów premium. No i trzecia rzecz, która jest tak naprawdę istotna, outbound jest totalnie najbardziej niekomfortową rzeczą dla większości handlowców, ergo powinien być cały czas realizowany po to, żeby jak on będzie potrzebny, i jak będziemy mieli kryzysową sytuację, w której potrzebujemy zrobić naprawdę dużo tego outboundu, to on powie: okej, czyli robię to na co dzień, więc muszę robić tego tylko trochę więcej. A najgorszy jest możliwy scenariusz, kiedy my w ogóle nie robimy outboundów w organizacji i nagle coś się rypie i musimy zacząć go robić. Jeden proces wejścia jest na tyle trudny, że dużo lepiej jest cały czas nie tylko harwestować i outboundować. Ale wracając już trochę do harvestingu, no bo pogadaliśmy, a w sumie to ja pogadałam, o tych elementach związanych z tym, ile czego powinno być w naszym lejku, to harvesting jest też mocno uzależniony od tego, co my mieliśmy do tej pory i jak my planujemy swoją pracę. Bo każda szansa sprzedaży, którą macie w CRM-ie, i to jest jedna z tych zalet, która mówi o tym, że nie, jeżeli macie CRM-a w Excelu, to nie jest wasz CRM, to jest po prostu zbiór notatek. To każdy Excel, nawet jeżeli, znaczy każdy CRM, nawet jeżeli on będzie zrobiony w systemie nie do sprzedaży, a do robienia zadań, jakiś tam ClickUp czy Asana, będzie miał tą przewagę, że po zakończeniu szansy sprzedaży ty możesz dodać sobie jako handlowiec zadanie w przód.
Czyli ty wiesz, dlaczego ten klient zrezygnował, ty wiesz, co powinieneś zrobić, i tutaj jesteś w stanie dodać sobie to zadanie na przyszłość, żeby do tego klienta wrócić. I jak zaczynamy projekty agencyjne i ten harvesting nie był nigdy realizowany, to zawsze to jest najbardziej trudne do wdrożenia na poziomie: oh my god, to ja teraz muszę obdzwonić wszystkich klientów, których miałem kiedyś w lejku, żeby mieć ich na stan zero, nie? Czyli każdy dostał przynajmniej raz ofertę. Jeżeli regularnie nie harwestujecie w swojej organizacji, to warto sobie to po prostu podzielić. I są dwa sposoby dzielenia leadów do harvestingu. Albo po lifetime'ie, który jest od stracenia szansy do tego, kiedy chcemy się odezwać. Czyli na przykład najpierw odzywamy się do leadów, które były z przedziału od 6 miesięcy do 9 miesięcy wstecz od naszego punktu wyjścia. Od nich zaczynamy, potem idziemy do tych, którzy są znowu w tym czasie i potem dopiero do najwcześniejszych. Albo z drugiej strony zajmujemy się po prostu kwalifikacją leadów na poziomie budżetowania, czyli sortujemy sobie nasze leady po wartości budżetu i zaczynamy obdzwaniać tych klientów, którzy mieli tak naprawdę najbardziej premium kwestie związane z najbardziej z ofertowaniem, nie? Czyli zaczynamy od tych najbardziej koszernych tematów, gdzie wiemy, że jest budżet, więc tak jakby na tym bym się skupiała we wdrożeniu harvestingu. To, co jest jeszcze istotne, to, że harvesting powinien być na tyle regularny, że powinien być wciągnięty do KPI-ów handlowca. Czyli to nie jest taki bajer, który robimy przy okazji. To jest tak, że jeżeli macie osobę na tym stanowisku, to ona powinna regularnie odgrzewać przynajmniej X% kontaktów miesięcznie z całego swojego lejka. Powinna na to mieć zbudowany, dedykowany lejek w systemie CRM i to powinno podlegać również raportowi. Super by było, gdybyśmy mierzyli z tego konwersję jako element składowy wynagrodzenia. Natomiast dużo bardziej wartościowe jest już samo to, że ludzie ten harvesting czynią, bo on jest bardzo często pomijany, nie? Mam ogromną bieżątkę, mam bardzo dużo nowych tematów, muszę się skupić na klientach teraz, już zaraz, więc zajmę się tym harvestingiem tam w czwartek o 16, nie? I jak będziemy go odkładali w czwartek na 16, to w czwartek o 16 będziemy mieli umowę do wysłania i finalnie zrobimy go za 2 tygodnie, to znaczy nigdy. Więc mimo wszystko każdą osobę, która pracuje w sprzedaży, zachęcam do tego, żeby zrobić sobie 2-3 sloty, które są nieruszalne, nietykalne do realizacji harvestingu, bo tam leżą realnie pieniądze, które na was czekają i nie mają takich dodatkowych kosztów z pozyskiwaniem tego leada ponownie. Fajna rzecz, bo bardzo wiele firm, nie tylko agentów, w sumie tyka harvesting tylko w takich momentach, kiedy rzeczywiście jest źle, to co wspomniałaś, że dobra, pali się, nie mamy nowych tematów, nie mamy nowego biznesu, dobra, to róbmy to, odgrzewajmy teraz to teraz. A to brzmi bardzo fajnie, żeby to wdrożyć na stałe i nawet w tych dobrych czasach cieszyć się z tego, że coś dodatkowego z tego kapie i być gotowym na te gorsze czasy, kiedy trzeba tej uwagi trochę więcej poświęcić. Tutaj jeszcze bardzo fajne pytanie padło na czacie od Bartka i jeszcze od kilku użytkowników o skalę tych agencji, z którymi pracujemy. Czy jesteś w stanie gdzieś tak nakreślić gdzieś po środku, z jakimi agenturami pracujemy w Kazbek przez te lata? Zasadniczo odpowiedź jest taka: z każdą, która ma kilka tysięcy złotych miesięcznie na rozwój firmy, nie? W sensie to jest warunek konieczny, żebyśmy mogli pracować, no bo usługi Kazbek trzeba opłacić. Więc jeżeli w waszym budżecie rozwojowym jest ta kasa, no to ja gorąco zapraszam. Ale jeżeli chcielibyście takie bardziej uniwersalne odpowiedzi w stylu, z jakimi firmami pracuję, to tak, z takimi, które mają kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy przychodu miesięcznie. Zdarzały mi się krótkoterminowe projekty z takimi agencjami, które miały 10, 20 projektów w ogóle na skalę całej firmy, ergo kilkanaście, kilkadziesiąt, 20 kilka tysięcy, po to, żeby naprowadzić ich na dobre tory. Takie, które mają ten średni przedział między 100 a 300 tysięcy i też takie, które mają powyżej 0,5 miliona przychodu tego miesięcznego. Natomiast ja bardziej wolę opowiadać przez skalę organizacji, bo są znowu trzy przedziały, to są takie do 10 osób, 10, 20, może 10, 30 i powyżej 30 osób regularnie zatrudnionych, nie? W sensie nie mam na myśli formy, ale takich na full time. I najwięcej mam projektów tych pomiędzy 10 a 20 osób, ale blisko 30% to są też takie 50-60 osób na pokładzie, więc to już troszeczkę. Czy ja wiem, czy malutkie, jeżeli ktoś robi kilkanaście milionów
to może je robić małym zespołem na bardzo dużych marżach, nie? Także Tak, to bardzo kwestie często jest też porównania. ludzkie, że patrzymy na agentury, które mają znane brandy i tak dalej, tam na zapleczu właśnie 20-30 osób i okazuje się nagle, wow, jak to jest w ogóle możliwe. Fajne też pytanie padło o to, w jakim celem Jeszcze jedną rzecz uzupełnię, bo to jest też taki było nie było przedział agencji, która się pojawia najczęściej, bo najczęściej potrzebuje pomocy. Natomiast z takich ciekawostek miałam okazję audytować w ciągu ostatnich 2 lat agencje, które miały 100 plus osób i tam się zajmowałam na przykład tylko działem sprzedaży, albo agencje, które były na skali międzynarodowej, były filią w Polsce i tam wiesz, wtedy mówienie o skali osób jest kilka tysięcy, ale ty pracujesz tylko na przykład w obszarze działu sprzedaży albo w obszarze Customer Success Management, także czy skala organizacji, problemy te same, kwestia działu. Pewnie. Tu jeszcze padło też fajne pytanie właśnie w kontekście upsellingu i harvestingu. Czy jest jakiś CRM, który zalecałabyś, jakiś konkretny tool, który zalecałabyś agenturom, żeby sobie lepiej nad tym panować? O, jest totalnie never ending story. No bo jeszcze się taki nie urodził, co stworzyłby system do zarządzania zadaniami, obiegiem informacji, procesem projektowania i obsługi regularnej klienta i sprzedaży. W sensie, jakbyś na to nie spojrzał, jeżeli chcesz mieć ciastko, zjeść ciastko, to nie jest tak jakby takie łatwe, no bo do zarządzania zadaniami będziesz miał ClickUpy, Asany, Monday, Trello, cudawianki. Do zarządzania sprzedażą będziesz miał Pipedrive, Livespace, innego rodzaju SaaS-y, HubSpoty i znajdziesz też właśnie dużo miejsca do zarządzania i marketingiem, i sprzedażą, i jakąś tam relacją z klientem w postaci dużego HubSpota, którego możesz sobie wdrożyć i przejść tą ścieżkę, ale na przykład w HubSpocie nie znajdziesz tego elementu zarządzania bieżącego projektami, nie? Czyli tej pracy między content managerami, PPC-owcami i tak dalej. Więc finalnie zazwyczaj łączy się tutaj dwa narzędzia, jedno do zarządzania zadaniami, jedno do zarządzania sprzedażą. Jeżeli chodzi o narzędzia do zarządzania sprzedażą, to my rekomendujemy dwa, to jest HubSpot i Pipedrive, w zależności od wielkości organizacji, od budżetu i do sprzedaży, i też trochę od potrzeb, no bo jeżeli mamy bardzo mocno rozbudowany marketing i chcemy mierzyć ten marketing inboundowy i chcemy mierzyć skąd ci klienci przychodzą, no to bardziej idziemy w kierunku HubSpota. Natomiast jeżeli mamy dosyć podobno miszmasz leadów, które nam spływają z różnych źródeł, jeżeli pracujemy dużo na outboundzie, no to tutaj wtedy albo mamy mały zespół sprzedażowy, no to wtedy bardziej Pipedrive. Pewnie. To płynnie też można przejść do tematu w ogóle takiego szerzej rozumianego w ogóle kontrolingu finansowego i liczenia rentowności, bo to też może się dziać gdzieś między innymi w CRM-ie, ale niekoniecznie. Ale czy są w ogóle jakieś dobre metody na zarządzanie finansami w agencji, żeby utrzymać ten cash flow, żeby nie dość, żeby utrzymać rentowność, to jeszcze cały czas mieć co jeść? A wiesz co, ja w ogóle bym zaczęła od tego, żeby zarządzać finansami, nie? W sensie, jakkolwiek abstrakcyjnie to nie zabrzmi, pojawiają się firmy, które mają bańkę przychodu miesięcznie i kiedy pytasz ich o ich PNL-a, takiego najbardziej podstawowego, że to my przygotujemy, nie? I ty wtedy po pierwszym callu wiesz, że tam nikt nie ma jakiegoś porządnego systemu zarządzania i PNL jest takim, wiecie, najbardziej basicowym poziomem do tego, jak zarządzać tym cash flowem. Kiedy przejdziecie od PNL-a, następną rzeczą, którą warto byłoby wdrożyć i która jest w sumie niezbędna, no to jest opomiarowanie czasu pracy wszystkich. No i teraz znowu. Spotykam się z agencjami, które mówią, że a nasi akonci to nie muszą mierzyć czasu, a u nas czas to mierzą tylko ci, co są rozliczani z godzin, a w sumie to my mierzymy tylko u specjalistów czas, ale u menadżerów i u w sumie innych ludzi to nie mierzymy. Albo jeszcze lepiej, albo my w sumie mierzymy tylko czas na klientach, ale nie mierzymy czasu poświęconego na projekty wewnętrzne czy na sprzedaż. I na sam koniec mój ulubiony przypadek, już taki, wiecie, najbardziej beznadziejny, to jest, no my w sumie nie mierzymy czasu pracy w ogóle, no bo jest nam to mniej potrzebne. Więc jak już przejdziecie ten etap podstawowego PNL-a, no to przechodzimy do wyższej szkoły jazdy, jaką jest mierzenie czasu pracy w organizacji w ogóle, nie? Czyli nie tylko z perspektywy ile czasu poświęcam dziennie na dany projekt, ile osoba pracuje dziennie na rzecz firmy, na rzecz klientów, na rzecz wypoczynku, czy ile tego czasu sobie przepala, ale też potem analizujemy kwestię, ile czasu nam
Czy ja jestem, czy mnie zerwało? Bo ja teraz Troszkę cię zerwało. Myślę, że w takim razie nie tylko mi, ale też. Więc ostatnie zdanko jeszcze możesz w razie czego dołożyć. dobra, ja jeszcze Oj, muszę. trochę cię rwie cały czas. Ja mam wrażenie, że to chyba jednak nie mnie rwie, bo mi wyszło powiadomienie o tym, że to u ciebie internet nie działa. No właśnie, ja wiedziałam, że to tak będzie, że będzie na mnie, że u mnie mnie przerywa. Dobra, to w takim razie mów dalej, ja sobie biorę to na siebie, w takim razie na chwilkę zniknę sobie z kamerą, ale ty oczywiście mów dalej. Dobra, ja się wybiłam zupełnie z rytmu na poziomie, jakie było moje ostatnie zdanie, bo ten internet mnie wyrzucił, ale powiedzmy, że zacznę jeszcze raz w kontekście mierzenia czasu pracy, czyli no, jak już będziemy mieli zrobionego P&L-a i będziemy mieli zebrane nasze wydatki, wynagrodzenia, koszty stałe, koszty biura lub koszty, nie wiem, jakiegoś sprzętu, wszystkie faktury wychodzące versus wszystkie faktury przychodzące, poduszkę finansową, koszty właściciela i tak dalej, to po tym P&L-u przechodzimy do opomiarowania tutaj organizacji. No i teraz znowu, pewnie pojawią się pytania, co my polecamy. Ja przede wszystkim polecam dwa narzędzia. To jest Clockify i ClickUp, jako takie dwie podstawy, które są darmowe do zarządzania zespołem i do zarządzania czasem pracy. Bo my możemy wyciągnąć z tego nie tylko kwestie, które są nam potrzebne do rentowności, czyli czy ludzie pracują tyle, za ile im płacimy, czy klienci dostają taką jakość, jaka jest im potrzebna i za jaką płacą, ale my tak naprawdę zbieramy informacje dotyczące tego, co się dzieje w naszej organizacji zupełnie, czyli wszystkie kwestie związane z zaangażowaniem innych osób w projektach, tam gdzie teoretycznie jedna osoba prowadzi projekt, nie? Czyli kwestie tego, czy dani pracownicy uzupełniają w sposób prawdziwy narzędzia do opomiarowania czasu pracy, czy jednak skrót jest P&L przez end, czyli tabela kosztów i wydatków, znaczy przychodów i wydatków. Więc generalnie to jest jedna rzecz. Wracając jeszcze tutaj do tematu mierzenia czasu pracy, no to sprawdzamy to, czy ludzie nas nie oszukują. Bo wbrew pozorom w każdej organizacji, która się pojawi, będziemy mieli do czynienia z osobami, które dodają, robiłem raport równo 1 godzinę, byłem na spotkaniu z klientem 4 godziny, robiłem research 5 godzin. Takie elementy, które odchylają się od normy mierzenia czasu pracy, pokażą nam też to, czy ludzie potrafią zarządzać swoim dniem, pokażą nam, czy faktycznie robią nam wszystkie rzeczy związane z swoimi obowiązkami i czy są uczciwi wobec nas. Bo tak na dobrą sprawę, jedna z rzeczy, która może się najczęściej pojawić i jest takim największym trudnością po wprowadzeniu pomiarowania czasu pracy, to, że ludzie ściemniają, a gdybyśmy po prostu chcieli wziąć i zrobić rentowność na poziomie danych, w których ktoś nas okłamuje, to w sumie równie dobrze moglibyśmy ich nie robić, prawda? 100%. Mam nadzieję, że już teraz nie będzie mnie rwało, więc zmierzając sobie powoli do puenty i pewnie przechodząc do pytań, czy są takie koszty w agenturze, gdzie wchodzisz po prostu do nowego projektu, rozglądasz się gdzieś po tej agencji, patrzysz, co się dzieje i mówisz, okej, to są pierwsze rzeczy do ścięcia. Niech to będzie, nie wiem, biuro, jakieś technologie, benefity, cokolwiek. Co Magdalena Małek tnie na starcie? Nic. W sensie to nie jest tak, że coś się tnie na starcie. Kilka rzeczy, które są wartościowe pewnie dla osób, które dzisiaj szukają benchmarków i porównania. Mam przyjemność pracować z agencjami, które są stacjonarne, utrzymują biuro, utrzymują ludzi, mają sprzęt i tak dalej. I mam przyjemność pracować z agencjami, które są zdalne. Czy to jest tak, że te, które są zdalne, są bardziej rentowne, a te, które są stacjonarne, są mniej rentowne, bo mają więcej kosztów? OL, zupełnie nie. I to nie jest tak, że jest na odwrót, to jest tak, że raczej koszty biura czy sprzętu najczęściej w tym rachunku nie mają takiego znaczenia, jaki nam się wyobraża, kiedy podejmujemy decyzję o zdalności lub o pracy w biurze.
To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zanim zaczniemy ciąć koszty na prawo i lewo, to dobrze byłoby znać te koszty. A pierwszą rzeczą, którą my organizujemy, jest trochę to, że ludzie nie wiedzą, na co my wydajemy pieniądze firmowe, nie? Moje ulubione inside story jest o tym, że kiedy zrobiliśmy sobie zestawienie wszystkich faktur w organizacji, okazało się, że 4% marży idzie na pyszne.pl. W sensie ja doceniam wszystko, nie? Ale zaczęło się niewinnie od pizzki w piątek dla zespołu. Potem zaczęło być tak, że zostało to tradycją. Potem zaczęło być coraz więcej pracowników. Potem już nie tylko piątek, ale też jakieś dodatkowe okazje. I hello, doszliśmy do momentu, w którym to było kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie wywalanych na żarcie. Hashtag księgowa lubi to, nie? Potem może się okazać, że zbierając dane z karty firmowej, gdzie ją mamy podpiętą, i to jest w ogóle moja totalna must have rada, do narzędzi firmowych dedykowana karta zawsze. Czyli nie może być tak, że my mamy jedną kartę firmową, zwłaszcza tutaj mówię o takich, wiecie, agencjach mniejszego rzędu, które dopiero rozpychają się na rynku. Jedna karta do życia i jedna karta na narzędzia do podpinania w internecie, bo w momencie, w którym dopiero sprawdzisz, jakie są subskrypcje i co jest podpinane, okazuje się, jak wiele masz narzędzi, które, ups, w sumie to kupiliśmy handlowcowi Sales Navigatora, kupiliśmy go w 2021 roku, a on od 2022 już z nami nie pracuje, nie? A tam hajs co miesiąc leci, więc na pewno kwestia tych narzędzi, żeby je weryfikować co kwartał, czy z nich się korzysta, ale nie na zasadzie, czy nam je jest potrzebne, tylko na zasadzie, czy faktycznie ktoś się zalogował do danego narzędzia. Do tego są też feature'y, które pozwalają nam takie rzeczy sprawdzić. Changelogi w miejscach, w których się logowaliśmy ostatnim czasem, więc to też bardzo, bardzo mocno polecam. No bo się okazuje później, że mamy narzędzia, które realnie są nam potrzebne 2-3 razy w roku, a licencja jest pobierana miesięcznie. Dużo lepiej jest wtedy mieć bardziej dostępną kartę firmową, czyli jest pewien budżet, w którym ludzie kupują narzędzia nie po wielkiej procedurze, czy nam to będzie potrzebne, tylko kupują to w momencie, w którym potrzebują, ale z obowiązkiem skancelowania danej subskrypcji, tak żeby nie mnożyć tych kosztów w miesiącach późniejszych. Natomiast się zaśmiałeś od tego, gdzie Magdalena Małek ucina koszty na wejściu. Ja jednak wyszłam z założenia w życiu, że nie zaczynamy od ucinania kosztów, kiedy mówimy o rentowności, tylko zaczynamy o tym, gdzie nam ucieka hajs. Bo to, że my mamy pewne wydatki, to w sumie dobrze, bo to znaczy, że my mamy kasę na to, żeby je opłacić. I to będzie miły dodatek na koniec dnia, kiedy uda nam się coś zaoszczędzić. To jest taka dobra praktyka, którą warto jest zrobić w każdej firmie, nie tylko w agencji, ale tak jakby było, nie było, pilnujmy tego, żeby przede wszystkim nie przepalać pieniędzy, które mogą do nas trafić, a nie trafiają. Czyli znowu, upselling, czyli pilnowanie tego, czy potrzeby klientów, które do nas trafiają, są zaopiekowane. Czy my wracamy do klientów z potrzebami, które my możemy im zagospodarować? No i kolejna rzecz to godziny czasu, znaczy czas pracy, który poświęcamy na projektach. Każda agencja, jak znam życie, będzie miała inne te godziny i tak jak analizuje Clockify czy inne narzędzia do pomiaru pracy, różnie to bywa. A w jednej agencji klasyczny projekt Facebook Adsów będzie miał 10 godzin w skali miesiąca, w innej 4, w innej 20. Uwaga, może być tak, że każda z tych trzech agencji bierze dokładnie ten sam hajs w ramach abonamentu. I każda z agencji będzie miała inną rentowność, ale może nie być w stanie przez procedury, przez ludzi, przez ich umiejętności przeskoczyć na inny poziom. I to jest okej, po prostu musimy się do tego dostosować. Natomiast musimy wyciągnąć średnią zarządzania projektem, która u nas jest realna dla naszej konkretnej jednostki. No i jak mamy tą średnią, no to wtedy sprawdzamy, które projekty są niedopłacone, czyli gdzie ta rentowność godziny versus całkowity przychód klienta nam drastycznie spada. I zajmujemy się tymi klientami, żeby a, podnieść im ceny, dwa, zmienić im usługę lub trzy, wykonać interakcję, o której Mateusz powiedział, że nie mogę nazywać jej w mój ulubiony sposób, więc po prostu nazwiemy to delikatnym podziękowaniem za współpracę ze względu na niedoszacowany projekt.
Czekam w komentarzach na to, jak podacie swoje własne propozycje tego tej sytuacji. Więc mówimy o sytuacjach, w której możemy sprawdzić agencję i sprawdzić klientów i po prostu oddać tych, którzy są najmniej rentowni w skali klienta. Z drugiej strony szukamy agencji, znaczy szukamy klientów w naszym portfolio, którzy mają największe faktury, a najmniej godzin w ogóle do realizacji. Nie po to, żeby im podnieść jeszcze godzinę, tylko po to, żeby dwukrotnie lepiej się nimi zaopiekować. Jedną z częściej znajdywanych rzeczy, które w ClickUpach i w Clickifyach, które spotykam, to są klienci, którzy płacą nam naprawdę dobre siano miesięcznie, a mają poniżej średniej godzin, które powinniśmy przeznaczać na dany projekt. Uwaga! Jeżeli my jesteśmy bardzo blisko tej średniej, to spoko. Jeżeli jest z kolei tak, że mamy wyjątkowo mało godzin, to jest bardzo duży red flag na to, że powinniście przedyskutować w zespole, czy nie warto poświęcić więcej klientowi tego czasu, bo jak wam 5% najlepiej płacących klientów odpadnie, może się okazać, że 50% waszego przychodu właśnie poszło się rozwijać poza strukturami organizacji. No i tak jakby to jest bardzo istotne, żeby zaopiekować się tymi skrajnymi z dołu i skrajnymi z góry klientami. Trzecia rzecz, którą robimy, żeby znaleźć więcej pieniędzy, to sprawdzamy osoby, które są dostępne w naszej organizacji. Czyli jaka jest średnia godzin na projekcie versus pracownik i które osoby w zespole wykonują więcej pracy niż średnia, które osoby wykonują mniej pracy niż średnia. Nie mówię tutaj o takim podziale w stylu ktoś tam pracuje 120 godzin w miesiącu, a ktoś 160. Mówię o tym podziale czas pracy bilowalny versus niebilowalny, czyli bilowalny na klientach, do bezpośrednio zadań, za które charge'ujemy, niebilowalny, wsparcie sprzedaży, przerwy, edukacja, zarządzanie, komunikacją wewnętrzną, spotkania i tak dalej. Jeżeli te proporcje zaczynają gdzieś być zaburzone albo odchodzić od normy, to jest bardzo wyraźny moment na to, żeby przedyskutować z osobą jej dalszy rozwój. I nie mam tutaj na myśli poza strukturami organizacji, ale to, czy nie jest w stanie prowadzić na więcej projektów. Bo jeżeli mówimy o rentowności, to jednym z najczęstszych problemów, które trafia do mnie i którym muszę się zająć, to jest: nie, Magda, my mamy po 8 projektów na głowę i moi specjaliści mówią mi, że nie będą mieli więcej przestrzeni na to, żeby przyjąć ani jednego dodatkowego klienta, więc ja muszę mieć nową osobę. I to jest tak jakby najbardziej krótka droga do tego, żeby wpaść w trójkąt bermudzki. Jeszcze więcej projektów, jeszcze więcej ludzi zatrudnionych. Jeszcze więcej ludzi zatrudnionych, jeszcze mniejsza rentowność. Jeszcze mniejsza rentowność, to chcę dosprzedam więcej projektów. W sensie, ja teraz zrobię trójkąt Illuminati. My nie chcemy być w tym trójkącie. My chcielibyśmy mieć taką strukturę, w której każdy z tych trzech obszarów jest dopasowany do organizacji. To znaczy, nie gonimy za większym przychodem, bo nam obciąży zespół. Obciążony zespół będzie generował koszty w postaci dodatkowej osoby. Dodatkowa osoba generuje koszty w postaci potrzeby większej liczby projektów. Jak się z tego wyrwać? Przede wszystkim dobrze mierzyć czas pracy, żeby wykorzystać te 80% roboczogodzin, godzin projektowych danych osób i pilnować tego, że jak my mamy marżowość i tą skalę organizacji dobrze policzoną, to w momencie, w którym my dobijamy, jesteśmy na 75% naszego zespołu, my już zbieramy kasę na to, żeby zatrudnić kolejną osobę. To nam pozwala zwiększać liczbę projektów, skalować zespół przez liczbę osób, ale nie w postaci takiego przekliku, że już mój zespół rozkłada ręce i mówi: no fucking way, nie? To jest ten moment, w którym mówimy: okej, to my teraz wam zabierzemy kilka projektów i przekażemy je nowej osobie, kilka projektów i dosprzedamy i ogólnie będziemy mieli więcej zysków organizacji, ale to będzie miało ten pewien poziom well-beingu w organizacji, czyli to nie jest tak, że każdy cały czas jest permanentnie pod korek. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to, że należy rotować projekty wewnątrz osób, ponieważ nawet jeżeli my nie chcemy. Taki idealny Wonderland jest wtedy, kiedy my nie potrzebujemy się więcej skalować. To znaczy, mamy 5 osób w zespole, każda z nich ma 5 projektów, ergo mamy 15 możliwych slotów, 15 możliwych klientów, których możemy przyjąć, i my wiemy, jaki jest nasz lifetime klienta i
To jest okej. Okay. W sensie nie chcemy bardziej skalować organizacji, i ja to będę się kilka razy powtarzać, to też jest spoko, bo nasze koszty, nasza poduszka, nasza marżowość jest na takim poziomie, który nam personalnie jako właścicielowi odpowiada przy tym statusie, więc nie psujmy tego. Przejdźmy sobie przez to, żeby doprowadzić do stanu, w którym moja sprzedaż i mój churn się zerują, a może nawet zerują z małym haczykiem do góry. Czyli ja wiem, że jeżeli za 2 miesiące mi się kończy projekt, to ja będę miała za 2 miesiące kolejnego klienta, moja rentowność będzie taka sama. Ergo, podnosząc nowe wartości, nowych faktur i nowych klientów, wprowadzając w coraz wyższych stawkach, przy utrzymaniu tych samych kosztów zespołu, my cały czas budujemy sobie tą pewną górkę, że jeżeli przyjdzie nam członek zespołu i będzie chciał podwyżkę, to my mamy z czego ją zrobić i ona nam znowu nie zaburza PNL-a, bo cały czas budujemy sobie te wartości kolejnych przychodów w następnych miesiącach. Natomiast jeżeli jest tak, że my chcemy się skalować, no to znowu, my musimy sobie przyjąć do takiej tabeli w ciągu roku, ile my mamy dzisiaj projektów, jak wygląda nasz trójkąt bermudzkiej rentowności i co ile projektów my będziemy potrzebowali nową osobę. Czy my jesteśmy w stanie wyskalować naszym obecnym działem sprzedaży i marketingu, naszą firmę tak bardzo, że my na koniec roku będziemy mieli plus 10 projektów, ergo plus 2 nowe osoby na pokładzie i nasz poziom marżowości będzie cały czas taki sam, a zysk firmowy będzie rósł. I ktoś mógłby powiedzieć... Wspaniały Wonderland, tylko tutaj się pojawia trochę. Ja miałam takie przygotowane, piękne słówko na dzisiaj. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że grupa społeczna jest do zarządzania do 150 osób, i jak już przekracza 150 osób, to zaczynają się problemy natury społecznej, organizacji obowiązków, i ta grupa się rozpada. I tak samo jest w agencjach, czyli my nie możemy się do końca skalować przez coraz większą liczbę projektów i coraz większą liczbę zespołów, bo w pewnym momencie wpadniemy w poziom ujemnej marżowości poprzez menadżerów, którzy będą musieli zarządzać tymi projektami. No bo wiadomo, każdy menadżer będzie niebilowalny, każdy nowy handlowca, żeby to obskoczyć większą liczbę projektów, będzie też niebilowalny, więc ta marżowość, pomimo że my na początku dojdziemy do złotej linii, która nas zadowala, może się rypnąć. I tutaj jest bardzo istotne to, żeby właśnie ocenić sobie na początku to, do jakiego poziomu organizacji my aspirujemy, i te koszty związane z obsługą tego przychodu nie zepsuły nam marżowości. Brzmi to jak naprawdę mocny case, i ja czuję, jak o tym opowiadasz, że to realnie po prostu jest mega dużo pracy. Ale to było fajne podsumowanie tego. Mimo że pewnie moglibyśmy jeszcze spokojnie do tych 4 godzin wspomnianych wcześniej dobić, to powoli bym zmierzał do końca. Więc moi drodzy, teraz przejdziemy sobie powoli do Waszych pytań, żebyście dzisiaj w ogóle zdołali stąd wyjść, bo porcja wiedzy jest naprawdę porządna od Magdy. Mi się tego mega dobrze słucha. Ale w międzyczasie obiecałem na początku hasło, więc teraz je udostępniam. Bo moi drodzy, tutaj gadamy sobie ogólnie, ale bardzo wiele Waszych pytań jest też bardzo szczegółowych, dotyczących pewnie konkretnej specyfiki Waszego rozmiaru agentury, Waszej firmy. Więc otwieramy taką możliwość, żeby dwie osoby spośród Was tutaj zgromadzonych mogły taki sam live jak tutaj ogólny przeżyć sobie bezpośrednio z Magdą jeden na jeden w formie darmowych konsultacji. Wrzucam Wam właśnie na czacie hasło z adresem mailowym. Możecie atakować na info@kazbek.com z hasłem w temacie agentura, i pierwsze dwie agencje, które się do nas zgłoszą, mogą z Magdą umówić się na one-on-one'a i przegadać te wszystkie kwestie, o których tutaj mówiliśmy, i pewnie wiele, wiele więcej, bo naprawdę Magda jest skarbnicą wiedzy w tym temacie, właśnie w trakcie takiego godzinnego spotkania. Więc zachęcam mocno do tego, żeby tego maila z hasłem agentura wysłać i z Magdą się spotkać, bo naprawdę można porozkminiać bardzo fajne rzeczy. A teraz przechodzimy sobie do pytań, żeby. Ja mam jeszcze jeden deal, bo prawdopodobnie jest 15:36, minęła minuta od wrzucenia hasła agentura. Jakby sprawdził tego maila, to tam już by się wydarzyło. A ja bardzo doceniam ludzi, którzy nie rozpraszają się i nie rzucają na kilka zadań jednocześnie. I jeżeli po webinarze stwierdzisz, że też byś chciał taką darmową konsultację, to z tym samym tematem napisz w wiadomości, dlaczego akurat z tobą powinnam porozmawiać o
swoim problemie i ja wybiorę osoby, które przyjdą naprawdę z ciekawymi wątkami i chętnie je porozkminiam, więc jak najbardziej też zapraszam osoby, które nie są sprinterami, ale mają coś ciekawego do opowiedzenia. Fajnie, to mi się podoba, więc mam nadzieję, że chętni nie pozostaną bez odpowiedzi, nie braknie dla nich slotów, ale polecam to zrobić nawet teraz jeszcze w międzyczasie, jak sobie ciśniemy pytanka, a pierwsze pytanie możemy wrzucić na wokandę od Krzysztofa. Krzysztof zapytał o temat upsellingu, który dzisiaj mocno był grillowany, czyli z czego wynika wysoka marża w upsellingu poza zminimalizowaniem kosztu pozyskania klienta? Czy to chodzi o maksymalizację czasu pracy ludzi, którzy są zatrudnieni, czy cokolwiek innego? To zależy bardzo mocno od struktury kompetencji w zespole. Dam to na dwóch przykładach. Jeżeli mamy osobę, która zajmuje się Facebook Adsami, Google Adsami jako jeden specjalista, to w momencie, w którym kasujemy jakieś 4000 za obsługę Facebook Adsów, to mamy czas, który poświęcamy na komunikację z klientem, na pozyskanie leada, na wdrożenie projektu i na realną pracę i na raportowanie. Więc trzy z tych pięciu powodów, jeżeli ta sama osoba będzie obsługiwała ten projekt, nam odpadają. Będziemy poświęcali mniej czasu tą jedną osobą na realizację tej usługi, ergo zajmie ona nam mniej czasu i będziemy mogli więcej takich projektów upsellowych łączonych mieć, no bo nie robimy raportu, czy nie spotykamy się z klientem osobno na fejsy, osobno na acy, tylko mamy jedno wspólne spotkanie z klientem. Natomiast jeżeli macie zespół, w którym jest kilku specjalistów i upsellujemy usługi, które są związane z różnymi osobami w zespole, no to tutaj nam odchodzą koszty związane tak naprawdę z wdrożeniem projektu. Bo zawsze jest tak, że jak absolujemy, to mimo wszystko pierwsza osoba, która jest w pierwszej usłudze, jest ownerem tego projektu i cały czas praktykuje tą pracę z klientem, nawet jeżeli dołącza kolejny specjalista zajmujący się innymi rzeczami, innymi zadaniami, innym obszarem. I wtedy po pierwsze, onboarding tego projektu nam odpada, więc już od pierwszego miesiąca absolwowanej usługi mamy zwiększoną marżowość. Po drugie, odchodzi nam koszt pozyskania leada. Po trzecie, ta komunikacja między osobami też jest często dużo sprawniejsza w tych pierwszych miesiącach niż samodzielne dochodzenie do wniosków. Czwarta rzecz, bardzo często mam do czynienia z upsellingiem ghostowym, takim, w którym jest dodatkowa osoba zajmująca się innym obszarem mediów. Ona raportuje do tej pierwszej, która jest główną linią kontaktową w projekcie i nie spotyka się z klientem. Nie dublujemy czasu na wszelkiego rodzaju spotkania w różnych obszarach, co z kolei też obcina nam godzinówkę w projektowanej usłudze. Jasne. Bardzo fajne też pytanie jest w kontekście metryk w ogóle z harvestingu. Czy masz jakieś takie sugestie co do średnich wartości, powiedzmy, czasu docinania takiego leada, czy jakiegoś wskaźnika konwersji, czy wartości sprzedaży, żeby ktoś, kto właśnie w swojej agenturze chce coś z tym zrobić, żeby czuł, że zmierza w stronę właściwych liczb? To nie jest tak, że w tym temacie istnieją unikalne metryki, bo one będą zależne od tego, ile masz handlowców, jakie masz dostępne capacity, ile masz tak naprawdę projektów możliwych do realizacji, ilu klientów ci odmawia, jaki masz poziom konwersji itd. Nie? W sensie bardzo dużo różnych wskaźników, ale jakbyście chcieli wprowadzić sobie harvesting, to ustalcie sobie cel roczny na poziomie przynajmniej 20% leadów w harvestingu w skali roku, nie? Czyli z roku na rok chcemy, żeby 20% tych straconych szans z poprzedniego roku dostało od nas odpowiedź. I taki disclaimer, nie? Jeżeli jesteście agencją, która ma 150 leadów miesięcznie i jednego handlowca, to raczej Wam się to nie uda, ale jeżeli średnia wartość leada, znaczy średnia wartość liczba szans sprzedaży na jedną osobę jest pomiędzy 30 a 50 w skali miesiąca, to jak najbardziej te 20% harwestowego poziomu nowych szans sprzedaży jest do zrobienia. Inna metryka, którą powinniście mieć po wdrożeniu, to, że dążymy do tego, by 100% klientów nowych straconych miało dodane zadanie w przyszłości. Czyli fajnie jest, że my będziemy starych klientów harwestować w jakimś ustalonym terminie, ustalonym podziale, czyli co miesiąc odzywamy się do skali, nie wiem, 20 klientów z naszej puli. Ale istotne jest to, że z miesiąca na miesiąc w przyszłości będziemy mieli każdego klienta przygotowanego pod harvesting, bo to nam daje tą możliwą tak jakby
Ten Wonderland, w którym każdy klient jest harwestowany, bo kiedyś, jeżeli wszystkich do przodu klientów będziemy na bieżąco harwestować, czyli na bieżąco dodawać im zadania, i kiedyś ta pula klientów do dzisiaj nam się skończy i będziemy po prostu mieli harvesting jako integralne źródło pracy codziennej. Zazwyczaj w organizacjach to jest tak pomiędzy pół roku a półtorej roku, w zależności od tego, w którym etapie wprowadzamy sobie ten harvesting. Pamiętajmy też, że nie zawsze jest sens wracać do klientów, którzy mieli z nami ostatnią linię kontaktową dalej niż 12 miesięcy temu. Jasne. Kolejne pytanie z trochę innego tematu od Doroty. Pytanie dotyczy tego, jak dobrze wyliczyć czas pracy osób, na przykład PM-ów, którzy prowadzą kilka projektów. No bo nie chodzi tu nam o samo narzędzie, ale czy są jakieś metody wyliczenia czy zbudowania zaufania ze swoimi ludźmi, że oni trafnie określą ten czas pracy na danym projekcie? Wiesz co, to jest tak, że najbezpieczniejszą formą wprowadzenia czasu pracy, który jest robiony po raz pierwszy, to jest metoda na zasadzie prób i błędów. Czyli mówimy, moi drogi zespole, jest tak, że jesteście przepracowani i teraz, Jesus, mam nadzieję, że pracownicy tutaj nie są, nie? Że już sama kadra menedżerska i właścicieli, bo to jest tajne przez poufne. Robimy to w trzech krokach. Mój drogi zespole, zgłaszasz mi cały czas, że jesteś przepracowany, że nie masz czasu, nie mamy kiedy wyjść na piwo, na pizzkę po pracy, że wszyscy jesteście przeładowani, więc od dzisiaj będziemy monitorowali czas pracy, robimy to hashtag dla waszego dobra, żeby mieć informację o tym, czy faktycznie tej pracy jest powyżej 8 godzin, tak jak zgłaszacie. To jest zazwyczaj krok pierwszy. Krok drugi to jest deklaracja ze strony wprowadzającego, że przez pierwszy kwartał od wprowadzenia nie są wyciągane z tego powodu konsekwencje, że jeżeli uzupełniasz narzędzie do pomiaru czasu pracy, to my się nie czepiamy do tego, ile czasu poświęcasz na dany projekt. Czepiamy się tylko do tego, czy to narzędzie uzupełniasz, czy nie. Bo najgorsze, co może być, to wprowadzenie narzędzia, z którego nikt nie korzysta. Czyli tutaj bardzo mocno skupiamy się na tym, przez kwartał około od wprowadzenia, żeby ludzie każdą czynność raportowali. I tutaj osobnym tematem jest to, czy mają raportować minuta do minuty, czy sekwencje 15-30 godzinę, czy jakieś synchronizacje w narzędziach, które są w przeglądarkach. Ja nie chciałabym się na ten temat rozwodzić. Jest ogrom rozwiązań na ten problem, jak to raportować, to nie o tym ta rozmowa, ale my pilnujemy w pierwszym kwartale tego, żeby ludzie to raportowali i żeby dojść do poziomu około 80 do 90% godzin w miesiącu, które są zaraportowane. Prawda jest też taka, że nigdy nie będzie tak, że będziemy je zaraportowane 100% czasu każdego dnia, a jeżeli tak mamy, to ja nie mówię, że to nie jest niemożliwe, bo widziałam na własne oczy, że to jest możliwe, ale to znaczy, że ktoś gdzieś trochę koloryzuje nasz codzienny lifetime. Tak, No i zbyt dobrze. tak, i tu mamy ten pierwszy kwartał, gdzie po prostu to mierzymy. Następnie management sprawdza, jakie są mediany, jakie są wartości, które są w projektach rentownych, jakie są największe odchylenia, i wyciąga się z tych danych, które się pojawiają, wyciąga się z tych danych, które się pojawiają, te właśnie wartości, które przyjmujemy za elementy związane z średnią, która jest dla nas charakterystyczna. Rozmawiamy z ludźmi, którzy są poza tą skalą, przechodzimy z nimi przez one-on-one na zasadzie: tu ci wychodzi więcej, średnio wychodzi tyle, dlaczego, wszystko jest w porządku. I tak jakby ustalamy też jakieś indywidualne odpały, bo czasami może być tak, że średnia nam wychodzi zawsze na dany projekt 10 godzin, ale uwaga, jeżeli to będzie branża ceramiki klozetowej, to będzie 20 godzin, mamy to w papierach. Nie? W sensie też takie kwiatki trzeba znaleźć w swoim systemie i po prostu się z nimi pogodzić. I drugi etap to jest ustalenie wspólnych zasad gry i wtedy już egzekwowanie tego, czy ludzie pracują w opomiarowanym i zaakceptowanym systemie pracy. Okej, okay. To jest ważna bardzo rzecz. To jeszcze z innego worka pytanie od Przemka. Ten sugeruje słusznie zresztą, że pojawia się na rynku wiele firm, które mają bardzo podobne, zbliżone do siebie konkurencyjne usługi. No i czy jak oceniasz, jeżeli w kontekście rentowności, czy to jest dobry czas na uciekanie w nisze, czy jakieś skomplikowane projekty, szukanie jakiegoś własnego miejsca i czy to będzie rozwiązanie na rentowność? Czy taki przypadek ci się kiedyś trafił? Wiesz co, to jest tak bardzo dziwny temat, bo
Ja zachęcam do tego, żeby zaktualizować sobie tą teorię, którą teraz rzucę. Ja się bardzo mocno jej trzymam. Ona przez okres pandemii trochę się zdezaktualizowała, ale myślę, że też warto wrócić do tego. Spróbujcie sobie wziąć dane z GUS-u, z Głównego Urzędu Statystycznego i zobaczyć, jaką mamy liczbę firm, które mają w swoim PKD to samo PKD co wy. Jak powiedzmy, że PKD agencji będzie miało 100 firm w perspektywie kraju. Drugą rzecz, którą powinniście zrobić, to zobaczcie, ile w ogóle firm jest zarejestrowanych w kraju. Czyli wiemy, że na przykład w kraju jest zarejestrowanych 1000 firm. Mówimy sobie, oh my God, to znaczy, że na jedną agencję przypada 100 klientów, mam wielkie możliwości, żeby wejść na rynek. Tą liczbę, która wychodzi nam z perspektywy, ile powinno być agencji, podzieliłabym przez 10 i to jest realna, tak naprawdę realna liczba, która gdzieś nam się pojawi, ponieważ nie wszystkie firmy potrzebują marketingu. Ogromna liczba firm posiada własne działy marketingu, nie potrzebują wsparcia. Bardzo duża liczba firm to są firmy słupy, które po prostu widnieją w PKD, bo jest nam potrzebne PKD i jest jakiś po prostu numer działalności gospodarczej. Czyli widnieją w urzędzie statystycznym. Więc jak ostatnim razem liczyłam, ile przypada firm w Polsce na jedną agencję, to wychodziły mi wartości rzędu kilkuset firm pod 1000, nie? Więc rynek jest ogromny, dużo ludzi potrzebuje firmy do obsługi marketingu. Kwestia jest tylko tego, że jeżeli wszyscy mamy te same usługi i wszyscy chcemy sprzedawać to samo, to po prostu albo musimy wykonać pracę, która udowodni, że my to zrobimy uczciwie, dobrze i warto jest nam zaufać, czyli budowanie wszelkiego rodzaju relacji, albo musimy mieć case'y, które udowodnią, że my ten konkretny temat zrobimy dobrze i przez pryzmat tak jakby, przez pryzmat naszych dokonań będziemy pozyskiwać lidy, albo po prostu przechodzimy do kwestii związanej z tym, żeby edukować rynek, któremu wydaje się, że nie potrzebują marketingu, a go potrzebują. Czyli firmy, które mają działy marketingu, to wcale nie jest tak, że nie powinny korzystać z usługi agencyjnej. Firmy, które są jednoosobowymi działalnościami, też powinny pracować z agencjami, tylko znowu poziom liczby firm, oferty, zakresu, wartości prowizji od budżetu lub jej braku będzie zależny od tego, w jakim segmencie chcemy uderzać, ale ja mam takie przeczucie, że trochę odbiłam też od tego tematu w innym kierunku. Jakbyś mi to pytanie jeszcze, Mateusz, jeszcze raz przeczytał. Nie no, pytanie dotyczyło, ja sobie je teraz odkopię, bo już sobie przygotowałem następne, więc tak, chodziło o poszukiwanie tej niszy. To ja generalnie uważam, że nisze na rynku... W sensie marketing i robienie rzeczy, które są podstawowe w marketingu. Najpierw zróbmy coś, potem powiedzmy, w czym jesteśmy dobrzy i potem szukajmy ludzi, którzy będą potrzebowali konkretnych usług. Albo bądźmy dobrzy po prostu w tym, co robimy i szukajmy firm, które potrzebują ogólnego wsparcia. Czyli jedna i druga droga jest okej. To jest spoko. Do tego dołóżmy jeszcze znowu z innego worka pytanie od Mateusza. Jaką ta poduszka finansowa rzeczywiście była ciekawym tematem. Jak szacujesz poduszkę finansową dla takich agencji w zależności od ich poziomu rozwoju? Sześciokrotność kosztów. Okej, czyli żeby 6 miesięcy móc w razie czego przeżyć bez napływu nowych środków. Minimalny, zdrowy, bezpieczny poziom poduszki, do której powinniśmy zmierzać, nie? W sensie... Kurde, wrzuciłam bardzo dużo rzeczy. Minimalny, zdrowy, bezpieczny. Może jeszcze inaczej. To jest ten, który ja zalecam, do którego powinniśmy dążyć. Jeżeli chcemy mieć większą, no to super, ale wtedy tą większą poduszkę warto już przeznaczyć na inwestycje i niech te pieniądze na siebie pracują. A jeżeli będziemy mieli poduszkę w postaci nawet jednego miesiąca czy dwóch miesięcy kosztów do przodu, to i tak super, że ją masz i kibicuję ci po prostu w jej robieniu, bo nigdy nie wiesz, co czeka za rogiem. Okej, okay. Powiem Wam, że moją uwagę w ogóle zabiło to, że w trakcie teraz pisałem z opiekunem naszego kontaktu z klientami, czyli Kordianem, którego właśnie zasypaliście w ogóle zgłoszeniami, więc będziemy musieli mocno z Magdą rozszerzyć jej kalendarz w najbliższym czasie z tych dwóch dostępnych konsultacji do trochę większej ilości, jak tak patrzę. Więc mega w ogóle dziękujemy Wam za to zaangażowanie. Jeżeli ktoś jeszcze chce spróbować, to lepiej, żeby to zrobił teraz, bo ja widzę właśnie teraz screena z listą maili i jest grubo.
Więc będzie o czym gadać. Jeżeli macie jeszcze czas, to możemy jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które są fajne, więc szkoda mi je zostawiać bez odpowiedzi. Na przykład pytanie, jak wyceniać koszt usług, czyli liczbę godzin na projekcie klienta versus rozliczenie i wynagrodzenie tego marketera, który to finalnie realizuje. Czy masz tutaj jakieś dobre praktyki? Wiesz co, to nie jest tak, że są jakieś wybitnie wspaniałe lifehacki na to. Jest coś, co powinno być podstawą w każdej organizacji, czyli znowu koszty versus przychody versus to, ile chcemy na tym zarobić. Czyli sprowadzamy wszystko do poziomu naszego pracownika. Czyli jaki mam koszt realizacji utrzymania tego jednego pracownika? Uwaga. Potem dokładamy do tego, ile chcę zarobić na tym jednym pracowniku. Potem dokładamy do tego kwestie związane z kosztami stałymi. I to w przeliczeniu na liczbę roboczogodzin w miesiącu podyktuje nam mniej więcej stawkę roboczogodziny projektowej, którą chcemy jako organizacja uzyskiwać. A to, ile będzie kosztował abonament klienta, powinien być zależny od tego, ile godzin potrzebujemy do jakiego zakresu usług. No bo znowu, jeżeli każda pojedyncza godzina naszego pracownika będzie rentowna, to cały projekt będzie rentowny. Jeżeli będziemy mieli usługę, która będzie overpromisowa, czyli będziemy mieli za dużo naobiecywane versus za mało godzin, które przewidzieliśmy na ten projekt, no to projekt będzie nierentowny, osoba nadal będzie rentowna. Jeżeli będziemy mieli za mało tych projektów, znaczy inaczej, za mało godzin versus tą jakość, którą chcemy świadczyć klientowi, którą mu obiecaliśmy, no to trochę będziemy się mierzyli z wysokim czernem. Także albo będziemy mieli overpromise, albo będziemy mieli niedoszacowany projekt, albo nie będziemy na nim zarabiać, albo zarżniemy marżę. Zawsze powinniśmy wychodzić z poziomu, czy moje działania odpowiadają temu, co obiecałem, czy one mi się spinają finansowo i czy jest przestrzeń w tym projekcie do dalszego developmentu. To jeszcze też pytanko o twarde liczby od Agnieszki. Czy jaką liczbę lidów miesięcznie, jaki poziom konwersji w Twoim doświadczeniu na agencję do 20 pracowników jest OK? To jest moje ulubione pytanie. To ja odpowiem z życia wzięte, bo kilka razy w swoim doświadczeniu zawodowym pracowałam jako sprzedawca usług agencyjnych. Pracowałam też jako projekt manager, marketingowiec, wykonawca i dyrektor sprzedaży, także różne rzeczy się działy w mojej karierze. A teraz już po prostu sumą tego wszystkiego są konsultacje. I na moim przykładzie jest tak, że w ostatnim miejscu pracy, w którym sprzedawałam usługi, miałam około setkę pod 150 lidów przychodzących. I nie było najmniejszego problemu z tym, żeby to ogarnąć, żeby to przyjąć, skwalifikować, wystawić oferty. Oferta była pudełkowa, więc tutaj było mniej problemu na poziomie wybierania i robienia jakichś strategii czy skomplikowanych prezentacji. Czyli ten proces miałam bardzo, zbudowałam sobie bardzo mocno docięty i wtedy tą konwersję miałam na poziomie 30%, nie? Więc nie było żadnego problemu, żeby wyciągnąć 30 zakolejkowanych projektów. Ponieważ moce zespołu były dużo mniejsze w tym okresie niż możliwość przyjęcia 30 klientów, zawężaliśmy bieżąco tą konwersję do tego, żeby była coraz ciaśniejsza kwalifikacja, żeby sprzedać dokładnie tyle, ile ma capacity nasz zespół. Czyli część klientów sprzedawaliśmy z długim ogonem do przodu i tak dalej. Okazało się, że kiedy przyszłam do organizacji, do Casbec i zaczęłam konsultować dużo więcej projektów niż te, z którymi pracowałam prywatnie, a okazało się, że to wcale nie jest takie oczywiste i że większość handlowców, która pracuje w agencji, nie jest w stanie takich liczb wyciągnąć. I ja, mój kolega, czy kilka innych osób, z którymi na co dzień rozmawialiśmy o tej sprzedaży, okazywało się być pewnego rodzaju terminatorami w kwestii obiegu klientów czy przepływu. Dzisiaj, po kilku latach już takiej regularnej pracy nad zespołami sprzedażowymi, mogę powiedzieć jasno, że to jest pomiędzy 20 a 30 klientów otwartych w lejku, jeżeli Twój proces jest oparty o budowanie indywidualnej prezentacji sprzedażowej, indywidualnych rozwiązań, estymacji itd. oraz pomiędzy 50 a 70 leadów ciepłych, podgrzanych, jeżeli Twoja oferta jest bardziej pudełkowa, na zasadzie sprzedajemy to w wariancie ABCD i nie zastanawiamy się nad tym, co więcej, nie? Także generalnie to jest dosyć istotne. Konwersja, ja wychodzę z założenia, że są dwa poziomy konwersji, które należy mierzyć w organizacji. Pierwszy to jest ten, czy Twój handlowiec potrafi odpowiednio kwalifikować lidy i czy nie biega jak kot z pieprzem po swoim lejku sprzedażowym. To znaczy, ma ona otwierane od cholery nowych lidów i od cholery wysłanych ofert, ale przez to, że ma tak dużo kontaktów w lejku, bo nie potrafi
taki odsiać i podziękować za współpracę tym, którzy się nie kwalifikują, tylko cały czas się łudzi, że to wejdzie, nie poświęca wystarczająco dużo czasu tym najbardziej soczystym lidom, ergo jego sprzedaż leży, nie? Więc tak jakby jeden poziom to jest to, żeby wprowadzić sobie warunki kwalifikacji i monitorować ten poziom konwersji lead MQL na SQL-a, kwalifikowany versus niekwalifikowany, wchodzący versus ofertowany, a jak zwał, tak zwał. A drugi poziom tego, co powinniśmy mierzyć w leku sprzedaży, to jest konwersja po ofercie. I ja w swoich zespołach dążę do tego, żeby mieć konwersję na poziomie przynajmniej 50% po klientach, którzy otrzymali ofertę. To się jak najbardziej udaje. Są projekty, które bardzo mocno ograniczają liczbę wysłanych ofert, ergo tą konwersję mają mniejszą. Są klienci, którzy mają nieco słabszy zespół sprzedażowy, mają więcej lidów, które wpadają nam do lejka, ergo ta konwersja jest niższa. Ja też staram się, żeby konwersja była zawsze dopasowana do tego, jakie mamy koszty pozyskania lida i jakie są nasze potrzeby. I wtedy ta konwersja jest pomiędzy 20 a 35% z całości lejka sprzedaży. I to jest taki poziom, który wyjściowo jest spokojny. W sensie nie jest on wybitnie wysoki, nie jest on wybitnie niski, zawsze można coś poprawić, ale zawsze też można dużo rzeczy spieprzyć w takim poziomie konwersji. Także odpowiadając na pytanie, dużo liczb upadło, nie ma złotego środka, bardziej trzeba to przez pryzmat organizacji ustalić. Jasne. Moi drodzy, dobijamy do 90 minuty, więc myślę, że powoli zjeżdżamy do bazy i zjeżdżamy do końca. Ja cały czas dostaję screeny od Kordiana, że zapytań jest od Was mnóstwo, więc spodziewajcie się niebawem, że Kordian będzie Was łączył w kalendarzu z Magdą właśnie na takie rozmowy o Waszych agencjach i te wszystkie tematy, które tutaj poruszyliśmy, będą omówione już na Waszym konkretnym przykładzie i na Waszym konkretnym case'ie. A tymczasem jeszcze raz przypomnę, że nagranie z tego webinaru trafi do Was na maile, więc w razie czego będziecie mogli sobie odświeżyć i odgrzać albo podesłać komuś, to już niebawem. Magda, kawał wiedzy. Ja sobie bardzo dużo ponotowałem w trakcie, więc naprawdę wartościowy czas i mam nadzieję, że dla Was wszystkich obecnych tutaj również przewinęło się tutaj naprawdę kilkadziesiąt osób i to zarówno founderów, jak i menedżerów z dużych agencji, mniejszych, więc super, że mogliśmy Was gościć u siebie na Kazbek Live. Kolejne live'y już w kolejnych tygodniach, więc obserwujcie i nasze sociale i nasz newsletter, bo tam będą informacje o wszystkich kolejnych live'ach, a jest tego sporo. Między innymi też bardzo fajny temat na 15 lutego o tym, jak poprawić ściągalność faktur w ogóle w firmach B2B, to będzie też mocny live, o który też pamiętam, że gdzieś tutaj padło pytanie, ale już nie zdążyliśmy na nie odpowiedzieć. Mateusz, ja ci się totalnie wbiję, bo to jest fajny moment dla osób, które były na dzisiejszym webinarze. Ja dostałam ostatnio pytanie o ściągalność faktur typowo w agencjach i czy są jakieś wytyczne związane z konkretnie tą branżą. Więc tak, dałam kilka wskazówek, które nie są uniwersalne dla każdego biznesu, ale są właśnie pod agencję, więc tym bardziej to nie będzie bardzo uniwersalny webinar, ale też będzie miał kilka takich smaczków typowo dla Was. No, więc tam koniecznie zapraszamy na dogrywkę. No i co? Pewnie niebawem część z Was będzie się widzieć z Magdą. I do zobaczenia. Dzięki wielkie za Wasz czas. Widzimy się już niebawem.